oficjalnie przekazujemy dziś miastu tężnię solankową. Ja bardzo serdecznie witam pana prezydenta Michała Dziedziniuka. Witam autorów projektu, panów radnych Marka Cyra i Marcina Izdebskiego. Witam pana prezesa Grzegorza Pajdaka, reprezentującego wykonawcę naszej inwestycji. Witam zespół Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydziału Inwestycji, który nadzorował przebieg inwestycji z panem naczelnikiem Jackiem Melaniukiem na czele. Witam panią Jolantę Migasiuk-Bajenę i pana kierownika Konrada Misiurskiego oraz prezesa spółki miejskiej Zieleń, pana Konrada Afaltowskiego, bo to spółka Zieleń będzie dbać o porządek na naszej, w naszej tężni. I przekazuję głos panu prezydentowi. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję pani rzecznik, która już była uprzejma prawie wszystko powiedzieć. Niemniej jednak, pozwólcie, że w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować autorom projektu, którzy nie pierwszy raz wykazali się skutecznością w rozpoznawaniu oczekiwań mieszkańców miasta i zgłosili do budżetu obywatelskiego projekt, który zyskał życzliwą ocenę głosujących mieszkańców. W ten sposób jako Urząd Miasta mogliśmy przystąpić do realizacji tej tak pięknie prezentującej się inwestycji. Pozwólcie też, że sięgnę trochę do historii, bo projekt był zgłoszony w edycji budżetu obywatelskiego w roku 2022, czyli wszyscy oczekiwaliśmy, że uda się go zrealizować w roku 2023. I bardzo szybko, już w styczniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, ogłosiliśmy konkurs na projektowanie. Natomiast nikt się nie zgłosił, nie wpłynęły żadne oferty, nie załamaliśmy rąk. Tutaj bardzo dziękuję pracownikom Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, panu Jackowi Melaniukowi oraz państwu inspektorom Jolancie Migasiuk-Bajenie i Konradowi Misiurskiemu, bo bardzo sprawnie przygotowali program funkcjonalno-użytkowy, a więc ten dokument, który pozwolił nam ponownie ogłosić przetarg, ale już w formule zaprojektuj i wybuduj. Tutaj znaleźliśmy solidnego oferenta i na tej podstawie wykonawcą umowy została firma Kryształowy Świat z Libiąża. Niestety zbliżający się koniec roku i fakt, że prace na takiej inwestycji miały być prowadzone w terenie bezpośrednio przyległym do rzeki, spowodował, że po gospodarsku trzeba było ich część zaplanować już na okres wiosenny tego roku, ale bardzo sprawnie się wszyscy uwinęli za to, za co bardzo dziękuję także panu prezesowi, reprezentantowi firmy wykonawcy i w ten sposób cieszymy się już oficjalnie tą oddaną do użytku mieszkańców inwestycją, a to wiele, aż kilkanaście elementów. Przede wszystkim długości 12 metrów tężnia solankowa, zasilana roztworem soli jodowo-bromowej, ale także plaża o powierzchni 190 metrów kwadratowych, to także palisada umacniająca brzeg rzeki w tym miejscu, to zejście do rzeki, bo przecież to miejsce ma również służyć kąpielom morsów, to leżaki, to plażowa przebieralnia z wieszakami, to stoiska dla rowerów i stacja naprawy rowerów, to ławki z oparciami, wreszcie jak przy każdej nowej inwestycji i także tych od wielu lat użytkowanych, dbamy o jej jakość, o jej bezpieczeństwo i codzienną zdatność do służenia mieszkańcom, więc zapewniliśmy tutaj energooszczędne LED-owe oświetlenie oraz miejski monitoring. Całość nakładów to 934 800 zł. Inwestycja powstała w miejscu bardzo chętnie uczęszczanym przez mieszkańców Białej Podlaskiej. W tej chwili stoimy przed państwem na drodze pieszo-rowerowej, którą zrealizowaliśmy z kolei dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach projektu zagospodarowania Doliny Krzny, gdy wykonaliśmy ten 10-kilometrowy ciąg dla pieszych i dla rowerzystów od Porosiuk w sąsiadującej z nami gminie Biała Podlaska aż do stawów przy Klukówce. Bardzo często mijam mieszkańców Białej Podlaskiej, najczęściej przemierzając tę drogę rowerem na spacerach czy korzystających z komunikacji rowerowej. Coraz częściej w ostatnich dniach mijam mieszkańców Białej Podlaskiej korzystających z uroków tej wspaniałej inwestycji, której
zaproponowania i świetnego pomysłu. Jeszcze raz gratuluję panom radnym Markowi Dzyrowi i Marcinowi Izdebskiemu oraz trzeciemu z inicjatorów pomysłu, panu Piotrowi Marczukowi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo, my chcieliśmy bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować za wszystkie głosy oddane na nasz projekt. Cieszymy się, że nasze projekty znajdują tak pozytywny odbiór w państwa, że tak powiem, głowie, w państwa głosowaniu. To, co pan prezydent powiedział, chciałem też podkreślić. Myślę, że bardzo fajną sytuacją jest, kiedy środki unijne, czyli ta ścieżka, mogą się przecinać z projektami typowo miejskimi i takie instalacje tworzone przy tej ścieżce rowerowej, to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Bardzo serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich, którzy chcieliby skorzystać czy to z zabiegu inhalacji, czy to z uroków naszej krzyny, szczególnie seniorów, bo do nich właśnie kierowaliśmy swój projekt. Można tutaj dojechać rowerem, można dojść pieszo, niedaleko mamy autobus, może kiedyś pojawi się tutaj przystanek MZK pod nazwą Tężnia. Miejskimi kajakami popłynąć. Nawet kajakami będzie można dokładnie tutaj dopłynąć. Zejście jest, także wejście, to zależy, z której strony patrzymy. Także naprawdę to będzie, mamy nadzieję, że to miejsce będzie żyło. Już do nas mieszkańcy przychodzili i pytali, kiedy otwarcie. No dzisiaj w końcu możemy się cieszyć z tego pięknego. No i życzymy zdrowia, bo po to żeśmy to zrobili. Właśnie dla zdrowia Bialczan, dla zdrowia naszych mieszkańców, naszego miasta. Dziękuję. Jak trudno było, jak zawsze. Inwestycja. Dzień dobry. No inwestycje jak zawsze, każda jest trudna, idziemy do przodu, realizujemy inwestycje w sposób korzystny dla mieszkańców, dla miasta, żeby jakichś środków na pusto nie wydawać niepotrzebnych. Zostało to tak zaplanowane, żeby się tutaj, tak jak pan wspomniał wcześniej, nawiązać do ścieżki, był komfortowy dojazd, bezpieczne użytkowanie poprzez zainstalowanie tutaj właśnie też monitoringu, który wpięty jest do miejskiego poprzez system, który umożliwia podgląd przez Straż Miejską. No inwestycja myślę, że będzie służyła mieszkańcom wszystkim na poziomie bardzo wysokim. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Ja mam pytanie dotyczące gatunku tego drzewa i pewnie brzozowa. Brzozo. Czy specjalne jakieś drzewo? W układzie pionowym. Może wykonawcę zapytam. Tak. To jest... A możemy trochę... Jeżeli chodzi o tężnię, to środek jest wykonany z witek brzozowych. Oczywiście specjalnie, że tak powiem, hodowanych pod tężnię solankowe. Tak, dokładnie. Nie możemy sobie przejść tutaj po lesie i pozbierać i zrobić. Dziękuję bardzo. Chciałbym dodać, że warto zaznaczyć, szanowni państwo, że bo tutaj były pytania o w jakich godzinach jest to czynne. Szanowni państwo, jest to otwarte 24 godziny na dobę. Bardzo dziękujemy za zainstalowanie włącznika w tej tężni, bo jak ktoś przyjdzie i zobaczy, że tężnia nie działa, z boku jest włącznik, który pozwala ją uruchomić na kolejne 60 minut. Także proszę się nie bać, czy to jest lato, zima, deszcz, słońce. W każdym momencie można przyjść i skorzystać. Także nie ma kart wstępu, wszystko jest otwarte 24 godziny na dobę. Zapraszamy w każdym momencie. W zimie też są włącznika. Jeszcze chcę tylko tyle powiedzieć, że uzupełnić, że po prostu po wyłączeniu się tężni ona nie pracuje, no bo jeżeli ktoś nie korzysta, to szkoda generować kosztów dokładnie. Czy tam będzie pogoda na przykład deszczowa, czy jakaś bardzo wieczna, nikogo nie będzie na miejscu, to po prostu tężnia nie chodzi i te koszty nie generuje. Przy mrozach dużych też funkcjonuje? Nie, niestety w sezonie zimowym tężnie należy wyłączyć ze względu na to, że pompy działają tylko do temperatury plus 5 stopni. Jak jest już, że tak powiem, przymrozki nocne, należy tężnie wyłączyć i będziemy tężnie zabezpieczać streczem na sezon zimowy, a na wiosnę znowu otwierać i uruchamiać. A jak dzisiaj jest prognoza, że mogą być przymrozki, to? W sezonie takim, jak już jest temperatury wysokie,
wysokie, to już nie. Chodzi o to, że przy sezonie już jesiennym, kiedy już zaczynają się dzień po dniu te temperatury niskie, no to wtedy, prawda? Bo to chodzi, żeby nie zaczynać za wcześnie i też nie kończyć za późno. Ta technologia jest już wcześniej przez Was wykorzystywana, czy coś nowego do... Firma generalnie już 25 lat istnieje na rynku. Więc jak gdyby mamy sprawdzone metody, technologię mamy opracowaną, opatentowaną. Natężnie mamy też atesty Państwowego Zakładu Higieny, więc no wszystko jest dla gratis. Dziękuję. Morsów nie ma dzisiaj. Nie ma, ale już korzystali, słyszeliśmy. Obrazili się na pogodę. Wiedzieli, że przy takiej pogodzie nie będą się. Nie. Ja jeszcze tylko dodam ostatnie zdanie dodam, że z tego co czytałem, kiedy składaliśmy projekt, to godzina przy takiej tężni równa się 3 dni spędzone przez osobę nad morzem. Także szanowni Państwo, to jest samo zdrowie, dlatego zachęcamy wszystkich Bialczan, aby korzystali z tego, bo to jest dla nich, to jest właśnie po to zainstalowane, aby nasze społeczeństwo mogło się zdrowiej chować. Specjalnie wybraliśmy to miejsce z tym zielonym przyciskiem, ponieważ kilka informacji musimy jeszcze dojaśnić i wyjaśnić. Jeśli tężnia nie pracuje, czyli ta woda nie płynie i te witki nie są namaczane, nie wytwarza się ten mikroklimat, to żeby tą tężnię uruchomić, ten przycisk należy nacisnąć. Tężnię uruchamiamy przyciskiem, tak jak tutaj jest zaznaczone, włącznik tężni. Uruchamia się program 30-minutowy, więc wtedy przez 30 minut tężnia pracuje. Jeżeli z tężni chcemy skorzystać dłużej niż 30 minut, wtedy włączamy ponownie przycisk. Jest to spowodowane tym, żeby nie generować dodatkowych kosztów dla miasta niepotrzebnych. Jeżeli chodzi tutaj o tężnię sarankową, ona wytwarza mokry aerozol, przez co wspomaga leczenie chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wzmacnia odporność, więc dla wszystkich osób, które mają takie schorzenia jak astma, alergia, są jak najbardziej wskazane. Przeciwwskazania to są oczywiście jakieś bardzo ostre choroby nowotworowe, czyli wszystkie stany, które powodują, że musimy być pod stałą opieką lekarza, wtedy też dobrze byłoby skorzystać z lekarza, natomiast dla wszystkich osób, które mają obniżoną odporność i dla wszystkich, którzy cieszą się dobrym zdrowiem, jak najbardziej mogą korzystać, jak najwięcej zachęcamy do korzystania z tężni. Zalecany taki seans to jest 45-60 minut dziennie, żeby zauważyć poprawę naszego zdrowia. Ta godzina tutaj to podobno jak 3 dni pod nadmorzem. Tak się mówi, że tutaj oczywiście wszystko ma za zadanie też jaka jest solanka. My tutaj używamy specjalnej soli jodowo-bromowej z mikroelementami, jest to specjalna sól do inhalacji o dość wysokim stężeniu, bo na poziomie 16-20%. Takie stężenie solanki powoduje, że ta tężnia mimo tego, że nie jest tak duża jak tężnia na przykład w Ciechocinku, czy na Wrocławiu, ma jak najbardziej swoje działanie i wtedy podczas tych inhalacji no, możemy zauważyć efekty.